4 stycznia bardzo serdecznie we wtorek Was witam i pozdrawiam z Katowic. W psalmie 57 czytamy: Przewodnikowi chóru, mitram Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twoich skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi. Zęby ich są jak włócznie i strzały, a język ich jak miecz ostry. Wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Zastawili sidła na kroki moje, ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół, wpadli do niego. Gotowe jest serce moje, Boże, gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja, aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Psalm Dawida. W niesamowity sposób widzimy, jak zmienia się jego obraz, jego perspektywa i jego nastawienie. Jest to taki, powiem, ciężki moment jego życia. Ucieka przed Saulem, aby zachować swoje własne życie. Ucieka i prosi, żeby Bóg zmiłował się nad nim. O tym mówi nasz dzisiejszy werset z Książeczki na co dzień. Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała moja dusza. Prosi do Boga o schronienie w skrzydłach Bożych, aby go schował, aby dał mu bezpieczeństwo. Czuje się samotny, opuszczony. A chwilę później czytamy o tym, że gotowe jest jego serce. Gotowe, aby chwalić Pana Boga. Chwila, kiedy ucieka, kiedy jest w niebezpieczeństwie, a poprzez zaufanie do Boga zmienia się jego nastawienie, zmienia się jego perspektywa, bo wie, że w Bogu ma schronienie, jemu może zaufać. On da mu ratunek i za to chce go całym sercem chwalić. A w Ewangelii Jana 1 czytamy: A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Myśmy wzięli z Jezusa Chrystusa łaskę. Od Niego ją otrzymaliśmy. Moi drodzy, oba te fragmenty dzisiejsze pokazują nam, jak wiele Bogu zawdzięczamy. Że w każdej chwili swego życia możemy iść w Bożą stronę. W Nim szukać schronienia, Go prosić o prowadzenie, o siłę, nawet kiedy, jak czytaliśmy, jak napisał Dawid, kiedy czujemy, że zaciska się pętla wokół naszej szyi, kiedy lwy są wokoło, niebezpieczeństwo, kiedy wszyscy czyhają na nas, to jednak Bóg nas ochroni. On jest z nami, On nas prowadzi. Dzisiaj chciałabym Was wszystkich, nas wszystkich, zachęcić do tego, abyśmy czytali Boże Słowo. Abyśmy brali z tych przykładów opisu życia różnych ludzi, tego, jak oni żyli z Bogiem. Abyśmy z tych przykładów czerpali i uczyli się,
bo naprawdę są wartościowe. Może takie małe wyzwanie, aby przeczytać Biblię w ten rok? Tak ze zrozumieniem, zastanawiając się, czego Bóg chce mnie nauczyć od tych ludzi, o których czytam w Słowie Bożym. Zachęcam was, sięgajcie do Biblii, uczcie się na przykładach tych ludzi. Oni nie byli bez skazy, tak jak i my nie jesteśmy, ale oni ufali Panu Bogu i my także Jemu ufamy. Wierzę, że tak jest. Módlmy się. Panie Jezu, niech Twoje błogosławieństwo wypełni wszystkich, którzy Cię kochają. Ci, którzy przychodzą do Ciebie, niech będą zapisani w niebie, niech ukryci w cieniu Twoich skrzydeł zawsze żyją w pokoju. Tobie, jedyny Synu Boże, Tobie wraz z wiecznym Ojcem niech będzie wieczna chwała i cześć, niezmiennie wielka sława i nieprzemijające uwielbienie po wszystkie wieki wieków. Amen. Zachęcam was do brania z dobrych przykładów, a także do radowania się w Panu każdego dnia, do chwalenia Jego świętego imienia. Z Bogiem.